Panie marszałku, Wysoka Izbo, branża turystyczna jest potężna, stanowi prawie 7% PKB, przez co jest bardzo, bardzo różnorodna. Przez to, że nie jest jednorodna, potrzebuje wypracowania szczególnych rozwiązań pomocowych. No, szkoda, mówiłam to też dziś na sejmowej komisji finansów, że dziś znowu pędzimy z legislacją, że ekspresem, takim ekspresem, który no, nie służy dobrej legislacji, który nie pozwala na merytoryczną analizę i na to, aby ten projekt dobrze skonsultować. My nie jesteśmy przeciwni procedowaniu, bo w projekcie jest wiele potrzebnych i postulowanych rozwiązań. Mijają kolejne miesiące, a rządowych rozwiązań, które niosą właśnie taką kompleksową pomoc i wsparcie branży turystycznej, wciąż jest brak. Przedsiębiorcy, praktycy, którzy branżę turystyczną tworzą, mówią jedno. Zależy nam na powrocie do pracy i zależy nam na odbudowaniu popytu, bo przecież bez popytu na usługi żadna z branż po prostu nie przetrwa i wszyscy o tym wiemy. Rząd powinien skorzystać z wiedzy praktyków, przedsiębiorców, szeroko pojętej turystyki, ponieważ są ekspertami i wiedzą, jakie wsparcie przyniesie wymierne efekty. Dziś w środku sezonu tylko część polskiej turystyki restartuje. Turystyka to nie tylko przecież wypełnione plaże, znane górskie szlaki w wakacyjnym sezonie. Musimy pamiętać, że to nieliczne hotele w Polsce, częściowo baza noclegowa i prywatna i to tylko w wakacyjnych regionach. Do życia wraca turystyka indywidualna, owszem, ale niemal wyłącznie krajowa, a polska turystyka wyjazdowa, zagraniczna, wypoczynkowa, krajoznawcza pracuje nadal maksymalnie w tylko 5%, turystyka przyjazdowa w około 2%. Warto to w dyskusji nad tym projektem zaznaczyć. Warto też zaznaczyć, że turystyka zagraniczna Polaków i turystyka przyjazdowa do Polski to też jest polska turystyka. Bon turystyczny no pomoże, ale tylko niektórym i de facto tylko nielicznym. Bon, panie ministrze, nie pomoże pilotom wycieczek, nie pomoże przewodnikom turystycznym, nie pomoże transportowi turystycznemu, ponieważ za te usługi bonem płacić nie można. Bon nie obejmuje też dorosłych, emerytów, a tylko dzieci, więc jest bonem, który wyklucza tak profinentów bonu, jak i odbiorców, bo firmy, które specjalizują się na przykład w turystyce dla dorosłych, nie są w ogóle uwzględnione. Poza wsparciem płynącym z turystycznego bonu 500+, pozostanie znacząca większość branży. Myślę, że to pokażą też wszelkie analizy i że będzie to bardzo, bardzo wyraźnie widać, że pieniądze popłyną do miejsc, które, tak jak mówiłam wcześniej, nie mają popytu, czyli miejsca noclegowe nad morzem, w górach, na Mazurach, a ominą miejsca, w które w dobie pandemii COVID-u również latem są w bardzo trudnej sytuacji. Hotele miejskie, hotele biznesowe, obiekty, które są położone w mniej popularnych miejscach. Z jakiej pomocy rządu będą mogły skorzystać właśnie takie miejsca, którego tego popytu nie mają. Dla przykładu, zgodnie z najnowszym raportem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w lipcu bieżącego roku, aż 70% hoteli zgłosiło stan rezerwacji na poziomie poniżej 40%, czyli hotele te wciąż pracują poniżej kosztów. Do tych obiektów pieniądze z bonu 500+, pieniądze również nie trafią. Straty w branży turystycznej sięgają dziś od 70 do 80%. Większość to małe rodzinne firmy, małe spółki, bez pracowników, jednoosobowe działalności gospodarcze, w tym tur operatorzy, agenci, agencje, piloci, przewodnicy, animatorzy, konsultanci. Tu straty, panie ministrze, były, są i niestety będą przez długie miesiące i to niestety na poziomie 100%, a wsparcie było równe tym, których straty wyniosły zaledwie 15-30%. Chciałabym też przy okazji procedowania i dyskusji nad tym projektem jakby usłyszeć od pana ministra, czy rząd bada i analizuje udzieloną już pomoc i tą, którą będziecie teraz staracie się wdrożyć. Czy planujecie zmiany, które będą uwzględniać właśnie specyfikę branż? Czy będą zmieniać kryteria udzielania pomocy, by pomoc przewidziana przez tarczę była jednak bardziej wybierna? Bo właśnie tak to trzeba zrobić. To wszystko trzeba dokładnie w trybie pilnym przeanalizować. Panie ministrze, panie marszałku, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej zagłosuje za tym projektem, choć w nim nie zostało poruszonych wiele kwestii, co powoduje, że pozostawia do życzenia i jeśli chodzi o wsparcie branży turystycznej. Wsparcie, które powinno być, powiem na końcu raz jeszcze, bardziej kompleksowe. Dziękuję.